Witamy w piątym odcinku naszego finałowego daily, a dzisiaj spędzamy 24 godziny w najdzikszym miejscu w Afryce. Jak nic nas nie zje, to będzie dobrze. Chłopie, patrz gdzie się siedzi teraz, będzie się jechało. Miejscówkę. Dzisiaj śpimy w nietypowych miejscach, bardziej survivalowych. Welcome to Katrining Salati. You will follow me that side and I'll show you your rooms. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie szkoli się trenerów i tych guide'ów wszystkich. Tu jest normalnie rzeka. Patrz to, boisko do siatki. Normalnie się gra w siatkówkę. W ogóle co jest tutaj jeszcze bardziej popierdzielone, nie ma tutaj ogrodzenia, więc wszystko co tutaj łazi, wszystkie lwy, leopardy, cheaty, cała wielka piątka, może wejść tutaj w nocy. Słonie chodzą koło namiotów. Rozumiesz to? Jakby to jest taki case. Excuse me, where is number 6? Okay, it's pretty far from the rest. Wiemy, kogo Karol się chce najbardziej pozbyć. Morzia, robimy unboxing. Nie! Nie, no jest kozacko! Fajny namiocik, jest miejsce tutaj na bagaże, tu jest przejście. Reszta to są lamusy, które są w środku. A my tutaj mamy całe okno. Wszystko możemy obserwować tu. Mamy tutaj miejsce na ognisku. Ja w ogóle kupiłam pianki. Czy to jest normalnie namiot z materacami, jest jakby z łóżkiem. Ej, mega kozak w ogóle. Wow. Giga ciepło tu macie. Jest git, jest ciepło. My to mamy tutaj z tarasikiem normalnie na rzekę. Zobaczcie, jak chlupie rzeka. To jest najlepsze, to nasz namiot jest lwim namiotem. Czyli to oznacza, że dzisiaj atakuje nas lew. Siłka jest? Na pewno nie skorzystam. To jest jak taki vibe z Rockiego, chłopie. Zobacz tą łapkę, no, stary. Ona jest z metalu i cała zardwia. Tutaj bez koszulki walisz. Bijać się! Ale właśnie, dlaczego w ogóle są dwa teamy? Ponieważ my, chłopaki, nie będziemy spać dzisiaj w tych pięknych, cudownych namiotach. Idziemy z przewodnikami, będziemy spać pod gołym niebem, bez namiotów. Zwierzętami! Wśród wszystkich tych dzikich zwierząt! 50% szans, że przyjdzie jakieś zwierzę do obozowiska, które rozbijemy dzisiaj w nocy. Słuchaj, 50%, bo albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Idziemy z przewodnikami i z królami, którzy uczą i trenują osoby takie jak na przykład Kairen, takie osoby jak Konrad. Będą te osoby wyposażone w spluwy. I będą, słuchajcie, pilnować, żeby nic nam się nie stało. My z dziewczynami, mimo że jesteśmy w namiotach, to jesteśmy na totalnie otwartej przestrzeni, nieogrodzonej, gdzie również są szanse na spotkanie jakiegoś zwierzaka, tyle że mamy większy komfort i poczucie bezpieczeństwa akurat w tych miejscach. A teraz, słuchajcie, zbieramy się tutaj w takiej przestrzeni wspólnej i będziemy mieli spotkanie, w którym będzie wszystko tłumaczone co i jak. O, Kairen już idzie, więc zasiadamy sobie powolutku. Cool, guys. Okay, so what we're gonna do is just go through the safety brief of the camp itself. To jest taka syrena sygnalizująca. Zazwyczaj jest to jedzenie, ale też jeśli to nie jest w godzinach jedzenia, to trzeba się po prostu zebrać tutaj albo tam przy stole, ale zarąbiste. Like a elephant. Oh, how you do this? To jest miejsce, gdzie jest zasięg. Zobacz znak. Ej, dosłownie teraz chciałem zażartować, Kostek, jakie jest hasło do WiFi, a wy mówicie, że jest zasięg. Jest? Dwie kreski. Normalnie. No, dwie minuty każdy ma siedzenia na zasięgu. Dobre. Teraz moja kolej. Dobrze, kochani, jesteśmy właśnie tutaj na lunchu. Będziemy tutaj coś wcinać. Zobaczmy w ogóle, co tutaj mają, bo to nasze jedzonko przez kolejne dwa dni. Jezu, są świeże owoce. Dobra, są tu chyba te babeczki karolesowe, to są wszędzie. Bez laktozy. To są w ogóle takie bardziej przekąski niż taki lunch na ciepło. Jak mamy to bez laktozy dla nas. Jaki dobry arbuz. Ej, słuchajcie, jemy sobie właśnie te przekąski i tam jest słoń, to dosłownie naprzeciwko nas. Nie ma tego słonia chyba. Dobra. Tam się suszą rzeczy na pranie. Nie, to są rzeczy. To są głupie rzeczy na pranie. Pranie. Dobra, to Julita idzie się tłumaczyć temu gościu. Jest pierwszy problem. Nawet nie wyruszyliśmy na wyprawę. Trzeba rzeczy przecież pakować. A ja swój staw zostawiłem w namiocie. A przed moim namiotem stoi Impala. Pytanie, co robimy? Idziemy po prostu. Mi się wydaje, że ucieknie. Patrzcie, ale z małą jest. Na całe szczęście Impale nie zrobią nam krzywdy. Jedyne co, to po prostu uciekną. Bo są to zwierzęta już mnożelne. Musimy przepakować plecaki, żeby były wygodniejsze. Z higieny osobistej nie mam wiele. Nie można tutaj odstraszać zwierząt swoim zapachem, więc jest pasta i szczoteczka. Chłopie, patrz co mam do spania, a ty co? To wszystko się teraz zaczyna, chłopie. Wysyłam wam, panowie, dużo miłości i energii. Pan nam teraz będzie wszystko tłumaczył, co jest. Welcome to your first walk.
into the bush and your first sleep out. So silence is going to be important. Next one, guys, listen to what we say. Lecimy z dziewczynami teraz na safari. Trochę zrobiło się chłodniej, bo przez cały dzień było gorko, także szok. I lecimy właśnie teraz na safari i zobaczymy może Liona, bo będziemy oglądać o zachodzie słońca, zwierzaki. Let's go! Matko, stop, pamiętajcie, nie panikujemy. Ja już spanikowałam, ale spokojnie. Siemano! Tu my, Polaki! Jest taki chill, że pije no urasza na tle. Czy wycieczka gotowa na przygodę? Gotowa! We are ready. I think the general plan is we're going to go onto the river, make our way across the river, and then on the northern bank of the Salati River, we're going to make our way eastwards towards an area, as I said, where they had some lions this morning. Maybe they should... A teraz udajemy się do miejsca, gdzie dzisiaj rano były widziane lwy, więc może uda nam się również je dzisiaj zobaczyć, bo ich jeszcze nie widzieliśmy na tej wycieczce. Tymczasem chłopaki z ich Leathermanami zabijemy dzisiaj jakieś... Sprawdźmy, co u chłopaków się dzieje. Teraz przechodzimy przez miejsce idealne dla leoparda, więc właśnie panowie ładują bronię. Czemu niby? Bo wchodzimy w środowisko leoparda. Przypominam, że leopard biegnie 23 metry na sekundę. Czuję się jak w filmie. Idziemy z dwoma chłopami ze spluwą na terytorium dzikich zwierząt, chłopie. Znaleźliśmy tu jakąś norę jakiegoś zwierzęcia. Okay, so what do we got? Hordog. All of that? Hordog. Very likely to be a war child, yes. Why is nobody standing in front of it? If it runs out, she can cut us. Absolutely, we will break your leg if it hits. What was the first animal? Artfok. Czyli tutaj żył mrówkojad i pumpa, dzika świnia przyszła. Guziec. Gościu sobie przyjął chatę czyjąś. Tak, no. Dobra. Kochani, okazuje się, że przez ostatnie 5 dni robili nas naprawdę bambuko. I okazuje się, że zwierzęta wcale nie widzą nas jako skałę, która się porusza. Bo... A powiedz mi, Kunia, bo ty zapytałaś pana o namioty. Czy spanie w namiotach w takim razie jest bezpieczne? To jest taki sam scenariusz jak teraz, czyli po prostu zwierzęta nie są nami zainteresowane zaatakowaniem nas, bo my śpiąc w tym namiocie nie robimy im nic złego i one wiedzą, że my tam jesteśmy, ale nas nie zaatakują, bo wiedzą, że my jesteśmy tym top predator. Tak mi powiedział ten pan. Ja bym ufała mu, bo oni tutaj na tym kampie wydają się jakby byli mega ogarnięci. Wiecie, o co chodzi? Plus to jest zupełnie inny rodzaj zwiedzania safari. Co wczoraj mieliśmy, to jest stricte turystyczne, a tutaj normalni ludzie nie mają wstępu i normalni turyści, więc też bym im ufała. There's two buffalo. Two buffalo, looks like buffalo bulls. And you can see here where 2 feet have landed. So there's the outer edge of a front foot and then the back foot is stood on top. It's quite big, so it looks like two bulls. Powiem wam, że gość jest mocny, że wyszedł w klapkach. Gdzie w ogóle my? Nam cały czas mówili, że nie powinno się w takich butach łazić. Gość jest królem mocnym, wyszedł normalnie na ludzi. Jakby mu za chwilę snegnią, zaraz go za... Snegnią! Pani nie zakrzewowa. Ona po prostu wygląda jak typowa podróżniczka. Zobaczmy. Mamy swoją podróżniczkę. Oczekiwania versus rzeczywistość. Może nie mam lornetki, ale jak robię tak, to czuję się naprawdę solidnie. Słuchajcie, od razu jak nas usłyszał, to uciekł, tylko jak zaczęliśmy się odzywać. Mówią, że bardzo rzadkie to jest. Najpierw widzieliśmy jego ślady, potem widzieliśmy jego dom, potem widzieliśmy zwierzę, czyli właśnie hoga. I teraz możemy pooglądać jego świeżo zrobioną kupę. Właśnie żuki się biją o kupę i prawdopodobnie będą rywalizować, kto ulepi największą kulkę. Mimo, że byliśmy 5 metrów od guźca i przyszliśmy tu od razu po nim, żuki nas wyprzedziły. And you can take this? Yeah, take it. What? No! Why? Możemy to normalnie trzymać? Można polizać, bo to tylko trawa. Spróbuj, czy ten, czy też smakuje kupa. Spróbuj, jak kupa, jak trawa. No, I wouldn't taste it. Jezu, jakie piękną wodę. To oglądasz. Wika twierdzi, że jedna z żyraf jest w ciąży, bo jest większa. To my, ludzie, nie zrobimy wam krzywdy w ogóle. Very early stage. Widzicie, Wikusia naprawdę wie, o co chodzi. Rozpoznałam, że żyrafa jest w ciąży. Kto z was ma takiego skilla, co? O, a patrz, jak to powiedziałaś, to ona się na ciebie spojrzała. I tak.
Obok są żyrafy, a my wychodzimy z auta. To, że możemy wysiąść, to jest w ogóle jakiś kosmos. To jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. Okay, so if you look carefully, this here is one toe, another toe, another toe. Three toes. And then. What animal? This is a rhino. Pojedziemy autem i zobaczymy, gdzie jest nosorożec. To jest mega rare w ogóle, to jest bardzo rzadko się zdarzy, żeby teraz zobaczyć. Szczerze, w ogóle jakby ja w tym momencie myślę, że jesteśmy... Chłopaki robią dokładnie to samo z przewodnikiem, co my w tym momencie. Tylko, że lepiej. You can take the elephant poo, the fresh poo, and you can squeeze it. Yeah. And all the water comes out, out of the poo. You squeeze it. It's not going to taste that good, but it'll save your life. A już tyle się nauczyliśmy przez ten wyjazd, a dopiero jakby jesteśmy w niecałej połowie, chłopie. Właśnie przez 10 minut rozmawialiśmy o kupie, ale to było bardzo fascynujące. To było naprawdę interesujące. Pan właśnie zwołał przerwę, żeby się nawodnić, więc dobrym nawodnieniem będzie tutaj raszyk. Po lewej. Mieliśmy właśnie ślady nosorożca. Jest nosorożec! Musimy być cicho, żeby go nie przestraszyć i jakby żeby zachować pełną powagę sytuacji. Ale jest nosorożec! Ten nosorożec niestety ma odcięty swój róg przez ludzi, bo jest to bardzo częste, że teraz rzadko się spotyka właśnie nosorożca, który by miał swój róg. Drugi jest! I obydwa nie mają rogów. Wiecie, że to może odrosnąć 8 lat, żeby odrosnął ten róg. Mega, mega ciekawe to jest. To jest straszne, że ludzie to odcinają. Wiesz, ile kosztuje to? Milion złotych. Wczoraj pytaliśmy i właśnie Kairon nam opowiadał, że rzadko kiedy spotkamy nosorożca jeszcze z rogiem, bo jest on po prostu sprzedawany za grube pieniądze. Przez 7 lat z 20 tysięcy nosorożców, które istniały na świecie, teraz 8 lat później pozostało tylko około 8. Blisko, on się zmierza do nas, ja się czuję troszkę niebezpiecznie przez to. Moim zdaniem to jest taki trochę inny słoń. No nie pomyśli. Nie wierzę, że spotkałyśmy na to. Ej, przepiękne są Boże Święty, jakie ładne. To jest naprawdę, widzę, niezła cinerka. A wiecie co? Myślicie, że chłopaki takie zobaczą? Oni w ogóle nie zobaczą ich. Przecież oni mają multitula, to każdy zwierzę się ich boi. To był najstraszniejszy moment, te hieny, co widzieliście na poprzednim odcinku, to było nic. Tutaj naprawdę to wyglądało, jakby za chwilę miał zaatakować, tymczasem my w wodzie bez dachu. Właśnie szukamy miejsca do spanka. Dodatkowo pamiętajmy, że będziemy musieli nazbierać drewna przed zachodem słońca, żeby rozpalić ognisko, które uchroni nas od dzikich zwierząt. Okay guys, yeah, with the sun starting to go down, I think let's find where we're going to sleep. Ja wiecie, za chwilę rozbijamy mamy te krzyże. Miejsce, gdzie będziemy spać. Słuchajcie, wytropiliśmy jedno nosorożce. I teraz lecimy tropić oczywiście lwa. A słoneczko schodzi coraz niżej, jest idealny klimat i szczerze mam głęboką nadzieję, że uda się zobaczyć tego lwa dzisiaj. Tutaj te lwy były, więc wypatrujmy. Lion cubs. Just sit down a little bit, sit down. Naprzeciwko nim, taki mały. Matko Jezusowa, normalnie lwy. Rodzina lwów. Hej, pięknie, w ogóle takie kotki małe. Ja cię oszalałam. Przepiękne są. Nie wierzę, że przed chwilą były nosorożce, a teraz są lwy. Widzę głowę. Głowę widzę. This is my first time to see these specific lions. Matko, będę chyba płakać. Idzie lew, matko.
sprawdzimy, czy będą one bardziej aktywne. No i też będziemy obczajeć z różnych perspektyw, żeby zobaczyć, gdzie jest mama, czy jest ich więcej. Ale to jest naprawdę niesamowity moment i czekałyśmy na to od początku wyjazdu. Dziewczyny, zobaczyliśmy tak, nosorożce, lwy, ja bym zrobiła tutaj zgromadzenie. A wy chłopaki co? Co się dzieje? Mama jest. Słuchajcie, udało nam się znaleźć mamę tej całej rodzinki po prostu. Jaki cudowny widok. Słuchajcie, przejeżdżam przez kłodę. Ten pan jest naprawdę crazy, ale chce nam pokazać jak najbliżej mamę. Więc w ogóle... To jest prawdziwa dzicz. Ale mocne. Idealny widok. Boże, jesteśmy naprzeciwko. Jakby, przepraszam, I'm done. Jakby naprzeciwko jest lew z małymi lewkami. Wierzam, jesteśmy tak blisko, widzowie. Ja nie wiem, ile to może być. To może być 50 metrów, 40 metrów. Okej. Jest przepiękna, jest przepiękna. Jest taka dostojna. Mały, wszedł na skały. Mama leży sobie, ja nie mogę. Lwica leży po środku i dwa małe. Leży sobie po bokach i wszyscy patrzą na to. Perfectly safe, but just important, we'll just keep our movements slow, stay seated, and she'll stay calm. Just her moving in this direction tells us already that she's quite comfortable. This is an aardvark hole. They are digging. Be careful, they are super fast and really dangerous. Aardvark. Ogólnie właśnie znaleźliśmy rzadkiego węża, którego nieczęsto się spotyka. Jest bardzo niebezpieczny, jest toksyczny. Jak cię ugryzie, wprowadza w twoje ciało jad. Wszystkie zwierzęta gospodarują sobie dziury. I jestem pewien, że nie będziemy spać w najbliższej okolicy właśnie przez niego, nie? Musimy wiedzieć, tak, bo to jest niebezpieczne. Tak. Okay guys, so this is where we're going to... Where we're going to sleep. So what we would like to do, if you can all put your backpacks down. So what we're looking at now, we need to do two things. We need to find a lot of wood. To jest bardzo dobry spot i tam zresztą też u góry dla leoparda, dlatego że bo on lubi bardzo high ground, może siedzieć na kamieniach i obserwować wszystko, gdzie są zwierzęta. I idziemy go właśnie teraz znaleźć i zdominować, żeby wiedział, że tu są ludzie. This is shit. It's gonna be like a fire starter. Yes, correct. Yeah, perfect. Elephant dung. Czyli to będzie nasza rozpałka, czyli kupa słonia. Próbujemy złamać bardzo twardy bady. Kurde, nie da się, stary. Musimy to złamać. Lebermanem i przeciąć trzeba. We found a turtle. I found a turtle. A leopard tortoise. Small five, yeah. Dostałem zadanie, żeby wykopać nam miejsce na niewielkiego rozmiaru, bo widzicie, ognisko. When we are sleeping out under the stars like this, what we do is that we have one place where the toilet is. Right. So we don't go everywhere. Okay, the toilet will be behind these rocks here. My w tym momencie po prostu wyznaczyliśmy sobie wszyscy kibel nasz, gdzie będziemy kuchnia? Szukać. Kuchnia jest tam, przy w ognisku. Przyjechało nasze jedzenie, nasze rzeczy, które potrzebujemy do przeżycia w nocy. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć. Mój kamień. Chciałem, żebyście wiedzieli, jest to mój kamień. Nie, to jest mój kamień, ja go znalazłem. Nie podniesiesz go sam. Pomożesz mi przenieść nasz kamień. Pomogę ci przenieść nasz kamień. Ja nie wiedziałem, że kamień może być tak wygodny. Jakby w takim miejscu doceniasz nawet siedzenie na kamieniu. Zbieram najmniejsze patyczki. Przygotować pierwszy poziom rozpalania ogniska. Nie. Okej.
byli ogólnie, teraz dostaliśmy troszeczkę po łapkach, że za wcześnie się wyrobiliśmy z okien. I teraz w tym momencie pani wyciągnęła ogromną lampkę, ogromną, która będzie świeciła i szukała innych zwierzaków, a my wracamy już w stronę naszego kempu. Right, let me introduce you to the 11th member. This is the most important guy on any wilderness trip. His name is Doug. If you want a number two, you take Doug, you take your dig a hole. Do your number two. Do the paper thing, the loo paper thing, and you take the lighter and you burn the paper in the hole. Okay. Right? So it's important that you hit the hole. Okay. Jedziemy w ich stronę. Nie, proszę, nie jedźmy w ich stronę. Rajno na drodze. Stary, ja jestem po ich stronę. Powiedz panu, żebyśmy nie jechali tu, bo stoi na drodze. I don't think we should go this way. You don't just get up and go. You go to the person on duty and you say to them, I'm going to the loop. We are scared. Oh, I'm scared, please. Nie jestem ślepa, I'm scared. W ogóle go nie widziałam, jak były na tych drzewach. Nie złamam w smart. We have to go home. These are termites. These are termites. They're not flies. Really? That's why we call it termite eruption. Termite eruption. Nie, no, nie, w stronę tych nosorów. Dobra, słuchajcie, mannequin challenge. Z strony wyjdzie jakiś. To ja się może przekonać, ciebie, wiesz? Te zwierzęta mają porachunki z ludźmi. Zabrali im róg. Ja my się zbliżamy. Gdzie jest róg? Dobra, ja będę płakać. Chodź. Udało nam się przejechać. Thank you. Powiem wam tak, jakbym miała teraz tempo mierzyć 200. Widzowie, jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że jest wszystko okej. Ale my na ten moment nie wiemy, czy jest wszystko okej. Mam nadzieję, że u chłopaków z multitoolem jest chociaż dobrze. Słoń dzisiaj przyjdzie. Serio. Będzie kontent. Bardzo jesteś siły do udania. Mordów. Jakby przy trenerach odpaliłem za pierwszym razem ognisko. Jestem bardzo. Sabrina, whilst we've been driving, has spotted a chameleon. What's this? Can you see the chameleon? No. Where? Oh my God. Do you want to come see? Yes. Pick up. Nasza oprowadzaczka Sabrina wyhaczyła, jadąc autem, kameleona, takiego malutkiego, który się wtopił w krzaka. Leaves. Yeah, same color as the tree. Same color. That's good spotting, hey? Naprawdę dobre oko. Niesamowite jest to, że Sabrina znalazła go, rozumiecie, jakby tak machając szybko latarką i w ogóle mega mocne. Szczerze? Królowa. W tym wszystkim nie chodzi o zapach ogniska, a o to, że jesteśmy wokół niego i ono oświetla nas. Zwierzęta widzą, że tu są ludzie i nie podchodzą za blisko. Wystarczyłoby, że mielibyście latarnię, która oświetlałaby wszystkich wokół, którzy by spali i działałoby to tak samo jak ognisko. Tak, ale w skrócie pan powiedział, że wtedy byłaby stypa po prostu. No. Słuchajcie, to jest taki klimat jak na obiad. W ogóle jest tutaj full ciemno. Są tylko takie delikatne światełka, które po prostu pozwalają nam widzieć mniej więcej, że jemy. Jakby cudowne miejsce, niesamowite doświadczenie, nie? To jest jakby taki klimat. Dobra, ogólnie, no nigdy nie jadłam w takich warunkach, a dodatkowe białeczko, pamiętajcie. Mamy tutaj tak fajne bułeczki hot dogowe, do tego mięso i do tego mamy fajną tutaj jeszcze sałatkę ziemniaczaną. Wszystko wygląda mega smakowicie, także jestem po całym takim dniu łażenia, powiem wam, że jest to mega niesamowite uczucie. Nasze kółko i nasz ogień jest tutaj, a zobaczcie, to pan Ward śpi tu. Z 4 albo 5 metrów od nas śpi. Dlaczego śpi tutaj? Bo jest tutaj ścieżka, po której idzie, chodzi najwięcej zwierząt i najczęściej mogą chodzić. Dlatego śpi tutaj, żeby nas chronić. Tak samo po drugiej stronie, gdzie ta ścieżka przechodzi przez nasz kamp. Po drugiej stronie śpi drugi z guardianów. Bartosz, czemu tak się wszystko się dzieje, bo... Dlatego, że fala, którą emituje to światło, jest w ogóle jakby nie jest tak atrakcyjna dla ladów. Ponieważ jest to najkrótsza fala. Najkrótsza fala, dlatego też nawet gdybyśmy zapalili białe światło o tym samym natężeniu, to oświetliłoby o wiele więcej niż to my widzimy. Muchy na przykład tego nie widzą. Mamy ze świeżym papierkami nożyce, kto ma wcześniejszą wartę. Ta osoba, która przegra, ma wartę od północy do drugiej, czyli sam środek.
Gratulacje. Dziękuję bardzo. What is that? Because okay, it's hard. Oh. Kurde, ej, boli mnie. It's what? You know, like an ant? Okay, but everything will be okay? Yes, yes. Even if I am allergic. To what? To bee and... Are you? Yeah. To bee. We can put also some disinfection if you like. Chciałam pomóc pani z drewienkiem i w tym samym czasie jakiś robak na mnie usiadł, wbił we mnie swój tyłeczek. I mi leci teraz krew i powiem szczerze, że ja jestem trochę teraz zesrana. Ja teraz normalnie muszę się znowu powsikać i znowu czuję gorąc w nodze. Nie, ja mam chyba dość tej Afryki Miedzowej. Kochani, pojedliśmy, człowiek chciał pomóc i się nie udało, więc pani już w zasadzie rozpaliła za nas ognisko, ale to jest dość ciekawe, bo mi się wydawało, że to ognisko musi się palić cały czas, całą noc, żeby zwierzęta nie podchodziły. No i będziemy sobie tutaj elegancko chillować. Proszę państwa, kolejna rzecz naprawdę piękna. Jest to, słuchajcie, przepiękne niebo z gwiazdami, którego się na co dzień w mieście nie widzi. Piękne są, co? Wszystko to wygląda przepięknie. Cały świat, który nas otacza, jest przepiękny. Ale widzę gwiazdę i to nawet nie na niebie. Ta gwiazda taka, co tak się ruszała. To jest satelita. A ja składałem życzenia do niej przed chwilą. Czemu się śmiejesz? Pani, wieczór, ten dzień idealnie będzie zakończyć po prostu ogniskiem. Idziemy się też zaraz myć wszystkie naraz, bo się boimy oddzielnie. I w sumie czeka nas jutro bardzo intensywny dzień, bo mamy pobudkę o 5. To smakuje? Jak tost z dżemem. W sumie byłoby tu całkiem nieźle, gdyby nie masa robali, która wchodzi do jedzenia i w uszy i wszędzie. I to, że w każdej chwili z krzaków może wyjść jakiekolwiek zwierzę. Właśnie lepiej sobie tutaj było je słychać i pan nam powiedział, żeśmy byli cicho, ale jeżeli nie usłyszeliśmy, dopiero wtedy on ją usłyszał. What's the sound that they made? Tak. Okej. You heard it. Ja. Dobra, no i słuchajcie, przyszedł ten magiczny moment, gdzie siedliśmy sobie wszyscy, zaczęliśmy sobie opowiadać historię. Wypytujemy się tutaj pana, w jaki sposób on trafił tutaj. Zjedliśmy sobie zarąbistą kolację, podkładamy sobie teraz drewna. Jest godzina 1 w nocy, a my z Julitką mamy ogólnie bardzo dość. Poszłyśmy spać. Musimy się obie nawzajem uspokoić, bo ja czuję też, ja już mam zdrętwienie nogi. Zostawiłyśmy latarkę włączoną, bo Julitka się czuje bardziej komfortowo, jak jest latarka włączona. I obudziłam się 3 godziny później z takim lękiem, że co jeżeli ta latarka właśnie to, że nasz namiot cały się świeci na tle tych innych namiotów, że to zwabi te zwierzęta. I faktycznie przez cały czas słyszałam, jak mi ktoś kurde chodzi i po prostu się nakręciłyśmy. Dobranoc! This guy, come do my pants. Wszedł mi do spodni. Peśko! Podliska poleciała. Słuchajcie, jemy. Nie chodź. Jemy. Centralnie. Gdzieś tam w oddali przechodzą. I ten experience zrobić nowy, chodź w zębę. Poszło. Sprawa załatwiona. Udało się. Wszystko. Jak było? Prawie bez żadnych problemów. Przechodzi moja i Kuby kolej na pierwszą wartę i wszyscy inni muszą iść spać. Po drugie, ja i Kuba nie możemy rozmawiać w trakcie tej warty. Trzeba poświęcić krzaki w poszukiwaniu oczu świecących. Lion.
za bardzo miło ten czas, bez żadnych przygód. Mamy godzinę 5:00, po naprawdę solidnie. Wyboi z tej nocy. Przeżyliśmy noc. Jest, kochani, 5:35, więc jesteśmy troszkę jakby kopnięte w bok. No i pierwsza noc tutaj za nami, w dziczy. Ja i Faust mieliśmy naprawdę niezwykle przespaną noc. Nie, ale szczerze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Noc. Dziewczyny, opowiadajcie, co tam u was było. No u nas panika się załączyła. Jak sobie o tym myślę, to jest mi teraz trochę smutno, że mnie tak złapał taki lęk tutaj w tym miejscu, bo ja bardzo lubię takie doświadczenia, a tego się nigdy nie można jakby spodziewać, że się akurat w taki sposób poczuję gdzieś. Ja miałam na przykład tak, że ja sobie już wyobrażam, że do tej plandeki podchodzi jakiś lew, że nam go rozrywa. Ja już miałam takie myśli. Ojej, aż tak. Że jakby już, jakby mówię, przecież to jest niemożliwe praktycznie, nie? Czas, proszę państwa, posprzątać po sobie, tak żeby nie było widać, że byliśmy tuż, więc wszystkie kamienie wracają na miejsce. Pateki też rozrzucamy po prostu randomowo, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie, tak jak wyglądało tu przed naszym przyjściem. I co, uderzamy w dalszą, kurczę, przygodę. Będziemy sobie jeszcze tropić, będziemy sobie jeszcze kolejnych fajnych protipków tutaj słuchać od pana. And one of the girls got to see some lions yesterday. What? And rhino. So no. They've seen the big five now. Why? Where? In a camp? Where the lions were calling. They went and they found the lions about 3 kilometers from where we are now, eh? Really? Yeah, yeah. They went for a hike. Not a hike, driving. Oh. Yeah, yeah. Ej, ale jestem zazdrosny. Ej, chłopaki, wiecie, co się dowiedziałem? Że dziewczyny zobaczyły i lwy, te, które słyszeliśmy, i nosorosty chciały wczoraj. My też zobaczymy dzisiaj. My mieliśmy fajni tak naprawdę. Czy jest to tak naprawdę waran skalny, ponieważ monitor to znaczy waran. Solidne zwierzę z rodziny oponowatych tutaj się przemieszczało. Teraz pan z jakiegoś dziwnego powodu dzieli drogę na parę odcinków. Looking down the road, or up the road. Zauważyliśmy, a raczej Bartuś zauważył, ślady kolejnego zwierzęcia i okazało się, że jest to wielki ślad białego nosorożca. Właśnie teraz dobyliśmy szczyt górki. O, widok! Super spocik do oglądania. Może uda nam się zauważyć jakieś dzikie, piękne zwierzę. Wow, colorful lizard! Widzisz to? Ale patrz, jaka kolorowa, jak papuga. Panowie znaleźli tutaj kupę leoparda i wyraźnie widać w niej kości i sierść. Patrz. Well done, guys. Very nice. Hopefully you enjoyed your evening. Yes, very cool. Amazing. Thank you very much, a lot of knowledge. Now unloaded, no rounds. Proszę państwa, spędziliśmy cały dzień, całą noc w buszu, także udało nam się. Wreszcie zobaczycie w następnym odcinku.